Witajcie. Cieszę się, że spotykamy się w kolejnym odcinku Niedzielnego Dzielenia. Przed nami kolejna porcja tego dzielenia przed 29. niedzielą zwykłą. Posłuchajmy fragmentu z Ewangelii według świętego Marka z rozdziału 10. Jezus powiedział do swoich uczniów: wiecie, że ci, którzy zamierzają utrzymać władzę nad narodami i ich wielcy urzędnicy, poddają je swojej władczej woli. Nie tak będzie między wami, lecz kto wśród was będzie chciał stać się kimś wielkim, ten będzie waszym sługą, a kto będzie chciał być pierwszy wśród was, będzie waszym niewolnikiem. Bo i Syn Człowieczy przyszedł nie aby być obsługiwanym, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu. Widzimy teraz pewnie na naszych ulicach plakaty wyborcze. Zastanawiamy się nad tym, kto godnie nas będzie reprezentował w samorządzie i cieszymy się wtedy, kiedy to, co kandydat czy kandydatka obiecuje, dochowa później w realizacji swojego programu i cieszymy się najbardziej z tego, kiedy ktoś jest oddany ludziom i służy. Zauważmy, że Jezus dzisiaj w Ewangelii też nam swoiste exposé przedstawia. Mówi, że przyszedł nie aby być obsługiwanym, aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu. I wiemy, że te słowa wypełnił do końca. Raz na zawsze swoją ofiarą zgładził nasz dłużny zapis, nasze grzechy i dzięki Jego ofierze możemy żyć w wolności dzieci Bożych. Podejdźmy dzisiaj do tego fragmentu na zasadzie rachunku sumienia. Czy ja w swoim życiu rzeczywiście idę za przykładem Jezusa, który oddaje swoje życie i służy? Czy uczymy się królowania jako córki króla i synowie króla w sposób służebny? Bo Jezus pokazał, że królestwo Jego polega na oddawaniu życia i na służbie. A druga sprawa, czy jesteś wdzięczny Bogu, dokładnie Jezusowi, za to, co dokonał na krzyżu, że był wierny swoim obietnicom, że to, co obiecał, to wykonał. Jezu, dziękuję Ci za to, że oddałeś swoje życie i pokazałeś w ten sposób, co to znaczy służyć do końca. Spraw, abym nie był leniwy, abym nie był leniwy w swoim życiu, abym służył Tobie i ludziom jak najlepiej na wzór Ciebie. Zapraszam, pierwsza zachęta to jest, aby skupić się na tym słowie jeszcze raz, rozważyć, a druga zachęta to jest, aby zadać sobie pytanie, jak ja naśladuję Jezusa sługę Ojca Najwyższego. Czy jestem sługą na wzór Jezusa? Błogosławionej niedzieli, błogosławionego tygodnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostańcie z Bogiem.